Mam tutaj magnetofon kupiony w zestawie kilku urządzeń firmy Kenwood. Tam był tuner, wzmacniacz i odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania. Jak widzicie, jest to magnetofon typu front load. Nawet nie wiem, czy działa. Możemy sprawdzić. Mamy tu gdzieś sieć. Odpowiedni przewód tego mieć. Mamy gdzieś tam taki przewód? Mamy, możemy sprawdzić. Ale zanim go nie włączę, zobaczcie, jak on jest zrobiony. Obsługa mechanizmu. Power, licznik zwyczajny, mechaniczny. Dwie wycieraczki, czyli wskaźniki poziomu VU. Plus do tego pik. Ustawienie biasu. I tu niespodzianka, zepsuty potencjometr. Do nastaw poziomu nagrywania. A ten nie ma znacznika? Ma znacznik tutaj. Tutaj jest taka mała wypustka. Już myślałem, że gałka jest gładka. Rodzaj taśmy. Wyciszenie podczas nagrywania, czyli robicie rekord i sobie fragment utworu możecie wyciszyć, potem pauzę nacisnąć. Dobra, mniejsza o obsługę tego magnetofonu. Selektor rodzaju taśmy i dolby. Wyjścia magnetofonu są na przewodach. Czyli na stałe. Nie możemy zastosować lepsiejszych kabelków. Zachodzi pytanie, czy ten magnetofon działa. W związku z czym przez żaróweczkę go podłączyłem. Ale głośno silnik chodzi. Ale podświetlenie działa. No niestety nie działa napęd. Jak widzicie, pauza jest non stop wciśnięta. O. Dlaczego tak jest? Dowiemy się po rozebraniu magnetofonu. Jak widzicie, paska już nie ma. Prawdopodobnie trzeba przesmarować ten silniczek, bo hałasuje. Drugiego paska też już nie ma. Nie powinien mieć jakichś niespodzianek, jeżeli chodzi o elektronikę. Okej, no nie ma co dumać. Po prostu trzeba to rozebrać. Ktoś mnie kiedyś zapytał, dlaczego rozbieram mechanizmy magnetofonów do czyszczenia. Ano dlatego, że inaczej się nie da tego wyczyścić, jak rozbierając taki mechanizm. Tu niestety nie mam DTR-ki do tego. Na razie przynajmniej jeszcze nie znalazłem. To jest pasek do wymiany. Ale dzięki temu, że rozbiorę taki mechanizm, to też jest do wymiany. Wiem więcej na temat tego magnetofonu i jestem w stanie go ustawić. Rolka do wymiany. Jest już półokrągła. Głowica jest ok. Jak tak patrzę po jej powierzchni, nie ma żadnych zagłębień. Tutaj, jakbyście spojrzeli na to, linia, którą tworzy światło, musi być prosta. I nie dotykałem pensetą powierzchni głowicy. Mechanizm wyjąłem. To nie odbyło się bez odkręcania tych przewodzików w tych miejscach. Nie wiem, po co oni to tak zakręcają. Najpierw było kołek po prostu przylutować albo wtyczkę zrobić. No ale taka była moda wtedy. Muszę wydobyć resztę elektroniki. Po pierwsze, żeby sprawdzić ten potencjometr, dlaczego jest rozwalony. No i pozostałe elementy oswobodzić z więzów i umyć to oczywiście. Wezmę, wyciągnę też transformator, odkręcę prawdopodobnie tylny panel, żeby mi się ładnie ten środek wyciągało. Tam są przełączniki jeszcze do wyczyszczenia, także rozbieranie wszystkiego. Takie dobre jak wskaźnik, dobrze jest sobie owinąć.
żeby nie porysować. Co mnie uderzyło po otwarciu tego magnetofonu, to straszny chaos w tych przewodach. Taki chaos nie ma pożądanego wpływu na parametry szumowe takiego magnetofonu. Zachodzą tutaj wzajemne interferencje, tu mamy wskaźnik na przykład, tu mamy jakieś przewody od wejścia. No to pogarsza nieco parametry takiego magnetofonu. No jak będę to składał, postaram się to jakoś ułożyć ładnie. I teraz tak, jak działa autostop? Tu widzicie czujnik holotronowy, magnes. Jeżeli kręci się licznik, to kręci się ten magnesik i daje nam impulsy do układu tranzystorowego, który w momencie braku impulsów, braku zliczania, wyłącza mechanizm, czyli działa tak jak stop. Tam jest pewnie jakiś elektromagnes, no jest elektromagnes, także mniej więcej wiemy już, jak działa ten układ. Tu mamy wskaźnik VU-meter, tu mamy pikmeter i pikmeter idzie z tego samego detektora, z tego samego miejsca co VU-meter. Dobrze, tu mamy regulację. O, zaraz zresztą z ciekawości rozbiorę ten potencjometr, żeby zobaczyć dlaczego ta ośka sobie ze swobodą wychodzi. Co się stało w środku? Ja może będę działał nieco chaotycznie, po prostu będę robił to, na co mam ochotę. A pomontuję wam ten film w takiej mniej więcej kolejności tematycznej. Mechanizm, płytka drukowana, przełączniki, potencjometr i regulacja tego magnetofonu. Niektórych elementów podczas mycia nie będę zamaczać. Dlatego przyda się większa kuweta. A skąd mam kuwetę? Bo kiedyś miałem za ścianą, tam za ścianą. Ano, pracownię fotograficzną. Tam są jakieś resztki, tu jest chyba Opemus. Kto teraz robi analogową fotografię? Elity, bo jest to vintage. To nie jest skomplikowany mechanizm, ale dobrze jest zrobić sobie fotografii kilka, zanim człowiek tego nie rozbierze. Dobrze jest sobie zaznaczyć punkty niektóre, o ile nie są zaznaczone punkty montażowe. No i w czasie odkręcania każdej śrubki, czy usuwania każdego elementu, zrobić sobie zdjęcie. Chyba że macie tyle miejsca na karcie pamięci, że cały proces rozbiórki możecie sfilmować. Mam zdjęty silnik. Mam nadzieję, że zapamiętałem wszystko. Teraz koło. Jak widzicie, tutaj są odpowiednie kółka, które pomagają w pracy tego mechanizmu typu soft touch. Do czyszczenia gumy najlepsza jest tropa, czyli diesel zwykły. Dlaczego tłusty? Jak macie zabrudzone ręce, jakiś smarów, innych rzeczy, to co zrobić? Po prostu wziąć olej i umyć ręce olejem. Olej usuwa zabrudzenia lepiej niż jakieś mydło i tak dalej. Zresztą mydło powstaje z oleju. Dobra, tutaj mam benzynę w środku. Benzyna jest mniej tłusta i tych zabrudzeń z tego rowka, tam widzicie, nie udało się dokładnie wyczyścić, a nie mam diesla, bo jeżdżę na benzynie. No cóż, a na stację nie pójdę po litr diesla, bo mnie wyśmieją. Trochę pasty polerskiej, zasilacz, filc i kółeczko jest doprowadzone do bardzo ładnego stanu. Zastanawiam się jeszcze nad wypolerowaniem tej powierzchni, ale to bym musiał w jakąś wiertarkę to chwycić. No i te prace porządkowe jakoś tam idą dalej. Benzyna do czyszczenia
pozostałości po gumie, ale wiecie, to nie jest 5 minut. Ten płyn za to tutaj jest do regeneracji tego kółeczka tutaj. Ten płyn tylko czyści i regeneruje gumę. Jeżeli nie jest spękana, to można go śmiało użyć. To co widzicie na powierzchni, to są pozostałości po reakcji paska z tym kółkiem zamachowym. No niestety bardzo długo ten magnetofon był w spoczynku i tego się już wyczyścić nie da, chyba żebym zaczął skrobać nożykiem, ale wtedy straciłbym wyważenie tego kółeczka. Serwisówki do KX600 nie znalazłem, jedynie schemat tam leży, instrukcji obsługi, a tak po instrukcji obsługi Einstellung des Vormagnetisierungsregler, czyli to jest ustawienie pokrętła biasu w zależności od rodzaju taśmy i selektora taśmy. Jak widzicie, magnetofon jest skalibrowany pod japońskie taśmy. Normalna XL i Maxella. FECR, czyli typ trzeci, pod Sony. Tutaj widzicie 0. CRO2 TDKSA, czyli Super Avilin, to jest ferrokobalt. To nie jest CRO2. Jak widzicie, bas chromodoksyd super, musi być zawyżony prąd podkładu, tam się chyba 30% różni względem prądu podkładu taśmy żelazowej, czyli ten ma 120 chyba procent taśmy podkładowej, a ten 150, dokładnie już nie pamiętam. I co? I taśma metalowa też TDK-MA. Pozostałe taśmy podano tutaj, w jakim kierunku ustawić sobie prąd podkładu, żeby magnetofon nagrywał poprawnie. Fajna rzecz. Załączę to nabywcy. Niech wie, jak może nagrywać na tym magnetofonie. Fajna rzecz. Przy okazji pokazuję Wam, żebyście mogli się dowiedzieć, jak prądem podkładu różnią się taśmy. Na przykład Ampex w normalnych taśmach, czyli żelazowych, tlenku żelaza dokładnie. Prąd podkładu należy zmniejszyć. Mamy zakres. Dobra, mniejsza o to, bo to taka tylko stawka jest. Tutaj mam KX500. To jest serwisówka do tego magnetofonu. Tak, jak już jesteśmy przy tym, miałem trochę inny przedmiot do służący do pomiaru napięcia. A ja chciałem zobaczyć, bo tak rzuciłem sobie to. Ja chciałem zobaczyć to. To jest ten sam mechanizm, który mam tutaj rozłożony. I widzę, że tutaj są dwa paski. Tak, dwa paseczki. I będzie trzeba założyć na te paski sznurek, linkę, żeby zmierzyć długość tych pasków, ponieważ oryginały się rozleciały. Tutaj widzicie, że niestety trzeba przez lata dbać o magnetofon. Ten niestety nie miał tej pokrywki na wierzchu, w związku z czym dużo kurzu się dostało do środka, więc teraz trzeba wszystko pomyć. Dobra, wszystko rozłożone. Tam jest głowica, oczywiście śrubek nie ruszałem. Tutaj widzicie rozmontowany system klawiszy. No, części coraz mniej, w mechanizmie coraz więcej. Kółeczko bardzo ładnie sprężynuje. Tak samo jak to, a przy okazji chciałem Wam pokazać. To jest od Sony koło zamachowe, a to jest koło zamachowe od tego Kenwooda. To jest chyba dwa razy lżejszy. No i gdzie będą mniejsze
Wow, enflater. Pewnie tu. O ile to jest dobrze wyważone. Dobra. Do koszyczka. Kółeczko wyczyściłem. Chciałbym je wyciągnąć, bo chciałbym je wymienić, ale tutaj jest zanitowane i tutaj jest zanitowane. Po drugie, chciałem te korozje pokryć aluminium sprayu. Także teraz mam dylemat, czy wybijać tę ośkę, czy zostawić to kółeczko tak jak jest. Czy jest kółeczko? Odkształcone nawet. Czyli będzie trzeba to wymienić. Tu. Odkształcenie. Roleczka do wymiany niestety. 30 zł. Dlatego kółeczka jest takie, sanki są. I jak widzicie, udała się tu w korozja. Dlatego użyjemy lakieru, żeby zabezpieczyć to. No, te sanki są na widoku. Normalnie to jest powlekane miedzią albo osiądzem. Trudno mi powiedzieć, co to jest. A ja to wezmę, przemaluję aluminium sprayu. Gdyby kogoś interesowało, to KX500 i KX600 mają rolkę o takich wymiarach. Magnetofon to mechanizm o dużej delikatności, wymagający konserwacji. Tam widzicie jeszcze elementy, które muszę wyczyścić. Zajmuje mi to już prawie pół niedzieli, bo zacząłem dosyć wcześnie od umycia całego urządzenia. Rozebrałem mechanizm, przesmarowałem go. Jeszcze nie dotarłem do etapu, gdzie mogę zmierzyć długość paska. Także widzicie, jeżeli ktoś sprzedaje wam magnetofon po serwisie, a wymienił tylko pasek i wy macie zamiar go kupić, to wam odradzam taki zakup, ponieważ jak widzieliście, ten mechanizm bardzo często ulega zabrudzeniu tutaj w dolnej części. Trzeba także wymienić tą roleczkę tutaj, przesmarować całość, żeby to elegancko chodziło, żeby się nie klinowało, nie blokowało. Miejsce smarowania. Jak widzicie, to koło smarem silikonowym. Tutaj mamy smar silikonowy i jest to ta część, ona jest nieprzykręcona jeszcze, i ta część. To smarujemy smarem silikonowym. To ma się tak ładnie odchylać. Sanie tutaj do góry na kulkach podnoszą się. Widać tam tę kulkę? O. Widać. Teraz w środku kadru. Dobra, mniejsza o to. Smarowanie. Na początek należy wyczyścić następujące części za pomocą alkoholu. Jak widzicie, kapstan, koło zamachowe, lubrication, smarowanie. Rozmontuj mechanizm i usuń pozostałości oliwy i brudu. Nasmaruj części określonym smarem. I mamy Rockall Molitone Gris 265 i jak widzicie, jest tu zaznaczone, że tu, tutaj, to są te wszystkie elementy, które się przesuwają jeden po drugim, taki smar łożyskowy, coś w tym stylu. Chodzi po prostu o te wszystkie dźwignie, one się przesuwają, one są nasmarowane. Spindle oil, jest to kółeczko, ośka tego kółeczka się, to jest spindle oil, to jest olej do smarowania maszynowy, powiedzmy.
Capstan spindle, motor shaft and other rotary parts using oilless metal, czyli pozostałych elementów takich jak capstan, wał silnika od motoru. Od silnika, no wał silnika, no. Inne części przenoszące napęd nie smarujemy. I smar silikonowy smaruje miejsce pomiędzy metalem i plastikiem. Sznurek do pomiaru założony i to będzie płaski paseczek. Wystarczy tylko zmierzyć go odpowiednio. A jak go zmierzyć? Średnicę. A no obwód koła. Wzór na obwód koła. Bo to jest obwód koła, będziecie mieli średnicę paska. Złożyłem sobie to tak trochę pobieżnie, bo miałem problem z jednym kołem. Tu macie koło pasowe. I co ono tutaj robi? Tam jest drugie koło pasowe. Dokładnie w tym miejscu. Na kole zamachowym. I teraz tak, to koło tutaj jest ruchome. Ono się zaczepia do kółko i nie mogę tak założyć paska jak tutaj mam, tylko pasek muszę założyć na to koło, objechać to koło i założyć na koło zamachowe. Czyli ten pasek jest źle zrobiony. Po to to złożyłem, żeby to zrozumieć. Tutaj to sobie zmierzę te paseczki, nie ma problemu, ale tam byłbym zrobił błąd. Do wylotowywania okrągłych przedmiotów przyda się i madełko z odpowiednimi uchwytami. W środku silnika trochę pyłku, ale nie wiem jakiego pochodzenia. Przyglądałem się ośce i nie jest ona wyżłobiona przez to łożysko. Ale pyłek jest. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze łożysko. Cierne, tego nigdy nie smarujcie. To jest ze specjalnego stopu, w którym jest zawarty olej. Jak dokładnie stop jest wykonany, to nie wiem. Ale producent zabrania smarowania tego elementu. Przyglądałem się szczotkom i nie są jakoś nadmiernie zużyte. Przyglądałem się komutatorowi. On jest z tej strony. Wyczyściłem go ładnie. Wyczyściłem też wnętrze tego kubka z magnesem. No i czas to zamontować. No, trudno mi powiedzieć, trudno mi stwierdzić. Ja już nie widzę zużycia wału, nie widzę zużycia łożysk. Dlaczego ten silniczek tak głośno pracuje? Może ma tak od urodzenia. No to przykra sprawa w takim razie, ale warto było zajrzeć, przynajmniej SMS. Przynajmniej udało się wyczyścić ten silniczek i stwierdzić, że jest w miarę przyzwoitym stanie. To jest 10 mikro 25 V. Jakby się uprzeć, to jeszcze on by w tej tolerancji się zmieścił. Tutaj jest 3,3 nanofarada. 3,96 to jest maksymalna jego wartość graniczna w górę. Zostawię go. To jest stabilizator obrotów silnika. Kondensator w miarę w dobrej kondycji, chociaż ten ESR jest trochę duży. Ale do tego napięcia jeszcze te 4,85 ohm. Tutaj macie nowiusieńką rolkę versus taką po przejściach. Widzicie? Ta ma zaokrąglone krawędzie, ta jest idealnie prosta. Tutaj należy, zgodnie z instrukcją smarowania, dać olej do wrzecion, olej maszynowy. Zobaczmy sobie, czy ten mechanizm od magnetofonu działa. Działa. Weźmy kasetę. Aplikowanie kasety do tego mechanizmu, no, wymaga pewnej wprawy.
przewijanie do przodu, play, działa, pauza, ładnie działa. Aha, tu podnieśmy zapadkę sobie. I rekord też działa. Oczywiście taśma nie jest zagrożona. Okej. Okay. Czyż to nie napawa radością, kiedy widzimy, że rozebrane do cna urządzenie działa? Jeśli jest tu ktoś, kto nie wierzył, że złożę ten mechanizm, niech wciśnie kciuk do góry. Okej, okay, koniec pracy na dzisiaj. Trzeba jeszcze mechanizm do końca z tymi przekaźnikami tutaj cudnymi poskładać, ale to muszę trochę przeanalizować schematy budowy tego mechanizmu. Jeden z przełączników marki Alps. Jak widzicie, czyściutki. Styki też są czyste. Zarówno te stałe, jak i przesuwne, tylko z wierzchu się trochę skorodował. Tak czy siak, troszeczkę to przemyjemy. Przełącznik nagrywania też w dobrej jakości. Nie zasiadczony zbyt mocno. Czyli ogólnie dobrze. To się stało z potencjometrem. Odpowiedzi na to, dlaczego można wyjąć potencjometr z obudowy, znaczy nie potencjometr, tylko ośkę potencjometru z obudowy. Trzeba to nawiercić i na długą śrubę zmontować. Kosztowało mnie to dosyć sporo nerwów, ale czy będzie widać? Nie, nie ci będzie widać. W środku widzicie suwak. O, ruszam potencjometrem. Działa. Oto jak wyglądają wnętrza wieloletnich potencjometrów. No ten wygląda trochę lepiej niż tamten od potencjometru ustawienia poziomu zapisu, ale widać, że blaszka stykowa, ślizgi i wierzchnia są zupełnie czarne. No jakoś ten potencjometr będzie teraz wyglądał. Udało mi się trochę go doprowadzić do porządku. Składamy. Ja wiem, że namiernik nie powinno się patrzeć z boku, ponieważ na wskazówce nie widać, jak wyświetla, jak wskazuje miernik wskazówkowy, ale mogę Was zapewnić, że w tej chwili jest w zerze. Bardziej chodzi mi o płynność przesuwania się wskazóweczki. No tutaj coś teraz mi nie stykło. Teraz możemy sprawdzić powolutku. Potencjometr balansu bardzo ładnie działa. Też musiałem go rozebrać, bo był strasznie zabrudzony. Tego na pierwszy rzut oka nie było widać, ale pod tym krążkiem, na którym jest ślizg, styki były mocno zabrudzone. No i to z pewnością by trzeszczało. OK, mamy załatwiony potencjometr, mamy załatwione przełączniki. Możemy się wreszcie wziąć za montaż tego urządzenia. Powiedziałem montaż, a kto sprawdzi kondensatory? Pierwszy kondensator, który wymontowałem, to jest 1 mikro na 50 V poza tolerancją, nawet 20%, chociaż ESR jest fajny. Bo w tym kondensatorze taki może być. Upływność też jest niska, ale pojemność trochę duża. Zaraz zobaczę na schemacie, co to jest za kondensator i postanowię, czy go wymienić, czy też nie. A to jest pierwszy, który wylutowałem. 0,22 mikro. No tamten był w układzie wyciszenia. Generalnie jego wartość mogła być zawyżona. Nic to nie przeszkadza w pracy. Ten kondensator też może tu zostać.
się trochę nalutowałem tych małych kondensatorów. Większość jest w granicach tolerancji plus minus 20%. Nie jest to magnetofon high-endowy, w związku z czym możemy zostawić tą tolerancję. Tu mam 4700 mikro. Też jest w zakresie tolerancji ESR 0,47. No tutaj jest sprawa dyskusyjna. Ponieważ jest to kondensator z zasilacza, tutaj gdzie ten klej. Ale tutaj nie ma takich dużych prądów w tym magnetofonie, żeby ten kondensator jakoś podstawnie wymieniać. Więc zostaje. Znalazłem jeden kondensator. 470 mikron na 35 V, który no niestety jest do wyrzucenia. Nawet tutaj, nie wiem czy to będzie widać, jest lekko wilgotne pod tą otuliną. No ten kondensator trzeba wymienić, troszeczkę wilgotny, czyli elektrolit ucieka. Tutaj mam rezystor 2,2 kilo i powiem szczerze, że mi się nie chce go już skrobać z tego kleju, więc po prostu go wymienię. Tu. Jeszcze muszę usunąć z płytki drukowanej. Nie ma sensu po prostu skrobać tego elementu. Aktualnie mam wyczyszczone wszystko z tego kleju paskudnego. Mam wymieniony jeden kondensator tutaj. Co jeszcze? Praktycznie wszystko. Widzieliście, magnetofon się uruchomił, także nie będę sprawdzał całej elektroniki. To wyjdzie mi w praniu, gdy będę robił testy. Na razie wszystko jest w porządku. Większość kondensatorów jest w normie. No, muszę jeszcze potencjometr przylutować. I to będzie na dzisiaj wszystko, bo jeszcze muszę psa ostrzyc. Biedny piesek. Gorąco mu jest, bo przyszła wiosna i zaczął strasznie dyszeć. Nie chce na dworze siedzieć, ucieka do piwnicy. Więc mam jeszcze jedno zajęcie. A potem zaczniemy przygotowywać się do pracy na jutro. Tutaj widzicie, wyszło w czasie mycia, że mamy skazę. I jak widać, no po latach jednak plastiki nie spękane, ale jakaś skaza jest. I tak to wygląda po montażu. Jeszcze tylko diody. Nie jest mocno widoczna ta rysa. Można rzec, że magnetofon w tej chwili jest w tak zwanym stanie surowym. Ale jak widzicie, przewija. Nawet coś odtwarza. Tu jest chyba FE. Tu jest Dolby. Tu jest wyciszenie miód. A nawet pik działa. Bliżej przesunę aparat. Dolby działa. Diodka Dolby działa. Pauza działa. Diodka do pauzy działa. I tu jest jeszcze rekord, ale rekordu nie będę teraz włączał, bo nie mam pustej taśmy, a trochę mi szkoda tego tula tutaj. Stara taśma z internatu jeszcze. Wszystkie potencjometry ładnie, bez zgrzytów działają. Trzeba to złożyć do końca. A, zobaczmy czy działa autostop. Działa. Pięknie. Naprawdę pięknie. I to jest robota. To jest robota z magnetofonem. Nie jakaś tam tylko wymiana paska i być zadowolonym z całego życia, że się zrobiło serwis magnetofonu. Wyczyszczenie porządne mechanizmu. Przydają się takie rzeczy, chociaż to jest od KX500, ale poza drobnymi szczegółami ten magnetofon za bardzo się nie różni. Więc trzeba jeszcze wykorzystać resztę śrubek, poskładać obudowę, pozakładać to, co w tym kartonie tutaj jest. Tutaj macie dla porównania Technicsa 474 czy coś takiego. Być może będę go naprawiał, być może, dlatego że to jest na granicy opłacalności naprawa tego magnetofonu. Niby pracuje mechanizm, ale nie ma sygnału z głowic, bo głowice były zjedzone przez oksydację. Więc to jest jeden z mechanizmów, który nie wygląda tak solidnie jak ten tutaj.
Widzieliście, jak go rozłożyłem, jak to pracowało. Potem się jeszcze będziemy bawić z ustawieniem tego magnetofonu. Chociaż myślę, że ustawiać go nie będzie potrzeba. Dlaczego tak myślę? Bo ten magnetofon wygląda na nieruszane, a i ma dobrą kondycję wszystkich elementów. Tak się nazywa magnetofon z epoki. I teraz jest taki dylemat. Powstaje pytanie, czy warto kupić magnetofon, który wygląda w ten sposób na tych softaczach z solidnym mechanizmem. Co prawda elektronika nie pracuje może tak dobrze jak w Technicsie setce, który był swego czasu flagowym modelem. Czy też może zainwestować tamto pudełko, albo jeszcze inne pudełko. Przepraszam za zgrzyt. Tu mamy takie pudełko. I nazywa się to Philips. Tak, tu jest nazwa Philips. Takiego Philipsa. O, światło. Który też ma mechanizm z lat 90. To jest niby flagowy model dwukaseciaków. No ale kto wie. Dobra, tu widzicie wzmacniacz. Tu widzicie tuner. Tu mam kawałek innej taśmy. Jak widzicie, funkcja rekord też działa. Na razie nie podaję żadnych sygnałów, bo testować będę po kawce. Niektóre osoby uważają, że trzeba stosować tylko jedną i wyłącznie jedną taśmę wzorcową. Przepraszam, że ekran migocze, ale no, będzie tylko krótka wstawka. Widać, że Kenwood w magnetofonie KX500 pisze, że napisał, że strumień 650 pikoweberów na milimetr jest standardowym strumieniem dla tego magnetofonu, ale jest 4 dB niższy niż level 315, czyli poziom 315 Hz, który jest 0 dB na taśmie 250 pikoweberów, na taśmie testowej takiej i takiej. Więc wybierając odpowiednią taśmę testową, na przykład, zaraz wam pokażę z innej książki przykład. Trzeba w odpowiedniej tabeli sprawdzić, jakie wskazanie powinien mieć magnetofon. Poziom sygnału odczytywany przez magnetofon jest ważny dla systemów redukcji szumów. Dlaczego? Ponieważ ich praca jest uzależniona pewną charakterystyką. No i dobrze jest mieć porządnie ustawiony magnetofon, tor odczytu. Służą do tego taśmy wzorcowe o określonych parametrach. Pan Bolesław Urbański w swojej książce oczywiście pisze o ważnym poziomie ustawienia sygnału dla Dolby. Zobaczcie, z uwagi na wymienność nagrań firma Dolby Laboratories ustaliła, że sygnał na wyjściu układu podczas odczytywania zapisu o poziomie 200 pikoweberów na milimetr i częstotliwości 400 Hz powinien wynosić 580 mV. I ten sygnał można sobie sprawdzić na przykład za pomocą oscyloskopu. Co odpowiada wskazaniu plus 3 dB miernika na płycie czołowej magnetofonu. Napięcie to reguluje się tam odpowiednimi potencjometrami. Tutaj jest akurat ten tekst do tego schematu. No ale w każdej DTR-ce, czy DTR-ce, no serwisówce, jest wyszczególnione, w jaki sposób wyregulować dany magnetofon, ponieważ one tam troszeczkę tymi poziomami mogą się różnić. Procedura natomiast kalibracji magnetofonu we wszystkich urządzeniach, za wyjątkiem urządzeń z przetwornikiem cyfrowym, cyfra analog i analog cyfra, na przykład Technics AZ6, AZ7, więc w wszystkich starszych magnetofonach ta procedura kalibracji jest taka sama. I jak widzicie, norma dla magnetofonów produkowanych w Polsce określała poziom sygnału wyjściowego, norma DIN, w związku z czym powinniśmy spodziewać się jednakowych wyników dla różnych typów kaseciaków. To akurat dotyczy się tych magnetofonów. W Polsce była produkowana taśma odniesienia, której parametry widzicie w tej chwili, i zapis poziomu odniesienia 0 dB o częstotliwości 333 Hz miał taką wartość skuteczną strumienia zwarcia, czyli 250 nanoweberów na metr. Czas trwania zapisu 30 sekund. No, ale posiadając taką taśmę, można sobie z
sprawdzić i ustawić magnetofon, chociaż poziom 0 dB można też sprawdzić w inny sposób, mianowicie używając taśmy nagranej na innym magnetofonie. Oczywiście tu zaraz będą jakieś głosy, które będą mi mówiły, że nie mam racji. Ale trzeba wiedzieć, jak działa magnetofon, żeby umieć wykorzystać tę taśmę. To jest polska kaseta serwisowa. Dobra, koniec teorii, jeżeli chodzi o zakłady radiowe Kasprzaka. Wróćmy do Kenwooda. Pozwolicie, że sobie ustawię ten magnetofon. Jeśli macie motocykl i lubicie takie rzeczy, które w tej chwili słyszę za oknem, uwzględnijcie to, że macie sąsiadów. I pomyślcie, co na wasz temat myślą sąsiedzi. No chyba, że macie to zupełnie gdzieś. Myślałem, że ta kubica jest nieruszana, ale niestety to widać w położeniu. Wymagana była korekta. I teraz sobie tutaj poregulujemy, żeby być w fazie. No, w fazie jesteśmy. To też świadczy o prawidłowym ustawieniu głowicy. I nawet jak widać, to poziomy nie różnią się zbyt mocno. Mówię, magnetofon jest prawie dobrze ustawiony. Poziom minus 10 dB. Bardzo ładnie trzyma. Zrobimy korektę tylko tutaj do wskazania oscyloskopu, żeby były idealnie równe. No tam jest 5 mV może na kanał. Prędkość magnetofonu. No 6,30. No, wynika to z tego, że sobie wybrałem synchronizację do jednego z latających przebiegów. Channel pierwszy. 6,32, 6,29. O, jakieś przydźwięki się pojawiają. I tak podczas testowania magnetofonu coś się zepsuło. Nie mamy sygnału w ogóle na przedwzmacniacz odczytu. Stało się to podczas testowania pełnym pasmem. Więc z tego mało czytelnego schematu będę musiał się domyślać, co się zepsuło. Tranzystory mają odpowiednie napięcie zasilania, ale właśnie, może się zepsuły. Mówiłem, że coś wyjdzie w praniu, jak będę testował magnetofon. To jest kondensator od wyciszania. Pokazałbym wam, w którym miejscu, ale tu i tak na tym schemacie nic nie widać. Tutaj jest kondensator. 220 mikrofaradów. 25 V i ustala stałą dla tego tranzystora. Tak mi się od początku wydawało, że coś z układem wyciszania może być nie tak, skoro gdzieś tam delikatnie sygnał przebijał, a jednak w słuchawkach nic nie było słychać. Tutaj mam drugi kondensator, 4,7 mikron, 25 V, który jak widzicie wylał po dostaniu napięcia. Ciekawe, ile jeszcze takich niespodzianek będę mieć. Dam mu Leguera, on jest w układach wyciszania, więc może być. No, wymieniłem dwa kondensatory i mogę od nowa klik robić kalibrację. Muszę powiedzieć, że to co nagrałem na innym magnetofonie, na Technicsie, bardzo ładnie jest odtwarzane na tym magnetofonie. To jest taśma double coated, czy coating, czyli dwuwarstówka. Muszę zdjąć te słuchawki, bo nie słyszę co mówię. I muszę powiedzieć, że bardzo ładnie to gra. Nawet mi się podoba. Dobra, dość słuchania. Trzeba zrobić test taśmy. Znaczy tej nie będę używał. Wezmę chromówkę. Znaczy chromówkę na pewno, ale nie Bassfa chromówkę, tylko TDK, czyli tą podróbkę. Tu mam taśmę, którą kupiłem w zeszłym tygodniu. I ona jest wydana 2 lata temu. I muszę wam powiedzieć, że ta taśma, po pierwsze, brzmi fatalnie,
Po drugie, zacina się. Nawet nie chcę. O. To strasznie brzmi. Jest nagrana bez Dolby. Dźwięk faluje. Puściłbym wam jak bardzo, ale niestety prawa autorskie. A tutaj mi się taśma zacina. Na jednych magnetofonach, na tym jakoś gra, co jest bardzo dziwne. Dobra, mniejsza o to już, wróćmy do kalibracji. Ustawianie. Głowica zdemagnetyzowana. Pułapka biasu. Pułapka biasu to jest taka ceweczka. Mówiłem, że jest kiepski ten schemat. I ona jest przed głowicą i ona ma uniemożliwić dostawanie się prądu podkładu na wyjście magnetofonu, więc na wyjściu tej cewki w punkcie TP1, TP2 musimy ustawić minimum, jeżeli chodzi o poziom wyjściowy. Więc ustawiamy sobie minimum i taką piłę możemy zostawić. I mamy też drugi kanał. Drugi kanał trzeba ustawić tak samo jak poprzedni. Ustawiłem też sobie częstotliwość oscylatora na 105, tak jak podaje instrukcja. No nie będę was zanudzał wszystkimi nastawami tutaj. W każdym razie magnetofon sprawdzam po kolei, jak instrukcja podaje. Nowoczesne magnetofony mają bezapelacyjnie lepsze prowadzenie taśmy, jeżeli ten magnetofon. Widzicie, że troszeczkę pulsuje sobie ten. Faza przechodzi dla 10 kHz nieco do przodu, do tyłu. Nowoczesne magnetofony z lat 90. mają prowadzenie takie dużo lepsze, aniżeli to tutaj. Jeszcze się nie spotkałem w magnetofonach, żeby poziom odniesienia był 1 kHz i żeby do niego dopasowywać 10 kHz. Jednak zdarzają się takie cuda. Być może dlatego, że jest to magnetofon z lat 80. Musimy ustalić dwa poziomy. 1 kHz i 10 kHz na poziomie minus 30 dBm czy dBs-ów. No i nagrałem ten sygnał 1 kHz i 10 kHz, a potem sprawdziłem. Z 10 kHz zaraz zjadę do 1 kHz. 1 kHz. Także widzimy, że troszeczkę podbicie tam jest w zakresie 10 kHz i na poziomach można powiedzieć, że jest to samo, czyli prądu podkładu nie ruszam, bo jest ustawiony fabrycznie dobrze. No jak ten magnetofon nagrywa, będziecie mogli zobaczyć i posłuchać w próbce, którą wam zostawię na końcu filmu. A teraz trzeba wyłączyć przyrządy pomiarowe. I się z wami pożegnać. Zdrowia życzę, trzymajcie się.